Siemaneczko, właśnie dotarła do mnie przesyłka z Augsbim.com. To jest to. Zamówiłem sobie ledzika. Nie byle jakiego, dlatego że to jest ledzik z doświetlaniem boków. Czyli jedna lampa, która poza tym, że świeci do przodu, świeci też na boki. No i będę to montował do scramblera. Króciutko o tym, co jest w zestawie. W zestawie mamy instrukcję montażu plus kartę gwarancyjną. Ulotkę z kontaktem do wsparcia z firmy Augsbim, gdybyśmy mieli jakiekolwiek pytania, można się z nimi kontaktować. Dodatkowo zamówiłem sobie też zestaw taki okablowania, natomiast chyba go nie wykorzystam. Zestaw jest bardzo fajny, bardzo duży, moment już to otwieram. Dajcie mi sekundę. Kable są długie, wszystko jest tutaj razem z przekaźnikiem. Gotowy, przygotowany zestaw, zobaczcie. Włącznik tych świateł, dodatkowo przekaźnik, okablowanie, bezpiecznik, wtyczki, także wszystko, co można wykorzystać w instalacji do zamontowania takiego światła. Ja nie będę tego wykorzystywał z racji tego, że ja nie potrzebuję takiej długości tego zestawu, więc ja sobie wykorzystam tylko kilka elementów z tego zestawu. Teraz oczywiście zacznę sobie od zamontowania przełącznika. Ja tu już zacząłem sobie szykować malutki otwór, mam nawiercony, zaraz wywiercę większy pod to, żeby ten przełącznik tutaj zamontować. No i później poprowadzę okablowanie. A, zapomniałem jeszcze powiedzieć, w pasce jest oczywiście jeszcze naklejka Augsbim. Dlaczego ten zestaw? No, przede wszystkim dlatego, że ma bardzo dobrą cenę, bo jest naprawdę niedrogi, co możecie sobie sprawdzić w linku w opisie do filmu. Dodatkowo tam wkleiłem Wam link do strony Augsbim oraz bezpośrednio do tej właśnie konkretnej lampy. Możecie sobie to zobaczyć, plus do tego jest tam mały kod rabatowy dla Was. Także jeżeli ktoś chce kupować LED-a, to zachęcam do zrobienia tego. No a ja teraz biorę się za robotę, za montaż tego LED bara. Montaż zaczynamy od tego, żeby przygotować sobie miejsce. To miejsce już zostało wybrane, będzie to z przodu przed kuferkiem. Podejdź Marcin, żeby to jeszcze zobaczyli. Tu jest kuferek i tutaj przed nim na tej aluminiowej listwie będzie zamocowany LED. Ja już sobie zacząłem tutaj mierzyć, natomiast jeszcze zostało mi teraz sprawdzić, jak ten kuferek się będzie otwierał. No, w zupełności wystarczy. Tyle będę miał otwarcia kuferka, będzie ok. Czyli co? Pierwsza rzecz, którą zrobię, ponieważ chcę to zrobić dosyć dobrze, dosyć precyzyjnie, wymierzę sobie dokładnie miejsce, gdzie ma być zamocowana ta listwa. Przykleję to sobie, złapię to sobie do bagażnika taśmą, tak żeby mi się to wszystko nie ruszało. Wtedy przewiercę sobie dwa otwory, którymi ta listwa będzie zamocowana do bagażnika, po to, żeby ją sobie tu na sztywno przykręcić. Jak listwa będzie przykręcona, wtedy dokładnie podmierzam sobie boki, tak żeby można było to wszystko ładnie, precyzyjnie podocinać i później wywiercimy sobie otwór pod przełącznik i poprowadzimy całą instalację elektryczną. Także ja zaczynam teraz od zamocowania, odmierzenia sobie dokładnie tej listwy i jej zamocowania. Zaczynamy zabawę. I druga strona.
Moc. Lewą ręką jeszcze nie wyrzuciłem nigdy. Jestem właśnie w trakcie wiercenia otworu pod włącznik. Użyję takiego choinkowego rozwiertaka, którym zaraz powiększę sobie ten otwór pod wielkość przełącznika. Została jeszcze chwilka i będzie gotowe. Przełącznik będzie pasował. Teraz odrysuję sobie już dokładnie kształt, żeby dociąć na długość listewkę i zaraz biorę fleksa, będę to wszystko pięknie docinał. A po docięciu zamontuję belkę już na stałe i zajmiemy się wtedy prowadzeniem instalacji elektrycznej. Zobaczycie, jakie to jest proste. Safety zawsze. Prawie równo, ale to się pilniczkiem wyprostuje. Teraz druga strona. I zaraz mam pierwsze przymiarki. Jak na amatora, to prawie dobrze. Po pierwszych docięciach tak to będzie wyglądało. Góra na płasko. Mocno, stabilnie. Tu mi się niestety trochę pojechało za daleko fleksem, ale to najwyżej dam do chefnięcia. Mam nadzieję, że to nie będzie dalej pękać. Nawet imbusik w zestawie dali. Dobra, LED zamocowany tak jak ma być. Teraz jeszcze zostało tylko, żeby było porządnie. Tu będzie zrobiony otwór na kabel, tak żeby kabel sobie tutaj nigdzie się nie zaginął, ani się nie obcierał. Kabel zejdzie w dół i tu już sobie wejdzie pod maskę do kładziorka. Także teraz jeszcze trzeba za chwilę odkręcić LED tu i wywiercić kabel.
Teraz już trwają prace przy instalacji. Już jest zrobiona wtyczka hermetyczna, do tego jest wtyczka na ledzie. Masa przykręcona. Nie mam jednej wsuwki, żeby tutaj, bo zrobię plus, który idzie co prawda po stacyjce, ale zrobię go sobie na wsuwkę, żeby w razie czego można było tą instalację łatwo odpiąć całą. Ale to już jutro trzeba będzie taką wsuwkę po prostu kupić. Ale dzisiaj jeszcze i tak zaraz zrobimy próbne odpalenie, czy to w ogóle zadziała. I miejsce na przełączniczek. No dobra, na razie na szybko przełączniczek podłączony, lampa też i robimy próbę. Zasilanie, guziczek działa, podświetlenie. No i chwila prawdy. I robi się jasność. Operacja zakończona sukcesem. Zostało tylko ułożyć tą wiązkę, umocować ją. Mocno powciskać wtyczki, zamocować to tak, jak powinno być. Instalacja podłączona, wszystko działa tak, jak powinno. Guziczek świeci, LED się włącza, wyłącza, także jest wszystko ok. Przebieramy się, lecimy testować LED-a w teren. Czas na małe podsumowanie montażu LED-a. Teraz mam włączone zwykłe drogowe światła w kładzie. Takie, na których jeżdżę na co dzień. To, na czym mi zależało, to jest to, żeby mieć dobrze doświetlone boki i wszystko, co jest blisko przed kładem. Dlatego, że te światła, jak widzicie, lepiej świecą do tyłu. Lepiej świecą daleko w przód niż tu przed samym kładem. Przed samym kładem mamy dosyć ciemno. Oczywiście są jeszcze długie światła w kładzie, natomiast one świecą w powietrze bardziej niż gdziekolwiek miałyby świecić. Ale tym to się zajmę, tutaj sobie po prostu zmienię żarówki na jakieś lepsze. Natomiast chcę wam pokazać, na czym mi najbardziej zależało. Na tym. Zobaczcie. Piękne białe światło przed samym kładem, czyli jadąc teraz spokojnie widzę wszystkie przeszkody, widzę wszystko, co mam na drodze, jakieś dziury i tak dalej, i tak dalej. I dodatkowo bardzo fajnie, bardzo szeroko doświetlone mam boki, co też było dla mnie bardzo ważne. Zobaczcie, obracam sobie kierownicę, mam dosyć mocno obróconą kierownicę i cały czas widzę sobie tutaj to, co jest z boku, czyli jeszcze możemy sobie spokojnie, zobaczcie, obrócić. I to wszystko bardzo fajnie widać właśnie, czyli jest dokładnie tak, jak miało być. Zaraz zrobimy sobie rundkę, przejedziemy się jeszcze z tym światłem. Natomiast już widzę, że będzie ok, dlatego że przednie światła świecące daleko, w momencie kiedy kład podskakuje, ja momentami nie widziałem kompletnie nic przed kładem. Także teraz zrobimy sobie rundkę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. LED wyłączony, światła drogowe, jedziemy. Bez LED-a.
drogowe, długie i drogowe z ledzikiem. Proszę bardzo, ledzik teraz bezdrogowy. Naprawdę jest fajnie, o to mi chodziło. Tak to powinno wyglądać.